Witam Was po raz kolejny. Słuchajcie, to jest tak na temat właśnie takiego po survivalu i tak dalej. Ponownie wchodzimy na taki właśnie survival, szkoła przetrwania, jak to prawda, tam kto woli. Słuchajcie, brzoza już była, no mówię, już był... był temat kory z brzozy, wiadomo. Pomaga na regenerację wątroby i tak dalej, to już było. Sok z brzozy też już był. Natomiast słuchajcie, co jeszcze można wykorzystać z owej brzozy? Liście. Najlepiej właśnie teraz, jak już jest praktycznie wiosna, no to te z młodych, oczywiście, z młodych brzóz. Słuchajcie, jeszcze no, nigdy nie próbowałem, przed chwilą akurat skosztowałem dwóch listków z tej brzozy, bo podobno no, smakują jak pieczony kurczak, to mogę potwierdzić, faktycznie coś w tym jest. Także nawet udowodnię, że można zjeść i no, mówię, nic się nikomu nie stanie. Uwierzcie mi, że to jest 1000 razy zdrowsze od tego, co jest sprzedawane, prawda, w sklepach, w aptekach i tak dalej. Czekajcie, bo się wiatr zbiera i zaraz będzie chyba burza. Miał być wczoraj znowu filmik, ale też mnie burza zaatakowała. Miał być filmik na temat czosnku niedźwiedziego, tylko niestety mnie przegoniła z pola i chyba teraz będzie to samo, dlatego no postaram się tutaj jak najszybciej pośpieszyć z tym filmikiem. Ale słuchajcie, owa młoda brzoza no posiada właśnie te listki. Słuchajcie, z tych liści można robić i napary, i herbatki, i tak dalej, no posiada tyle właściwości z roboty dla nas organizm, że sobie nie jesteście w stanie wyobrazić. Mówię, słuchajcie, przede wszystkim na wątrobę, na wzmocnienie, oczyszczenie i tak dalej. Ja Wam zresztą przygotuję taki materiał w domu, bo mówię, ja nie jestem, słuchajcie, ekspertem, także dużo rzeczy zapominam, co jak prawda do czego służy. Ale słuchajcie, nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Tutaj, o dobra, jakoś damy sobie radę. No i faktycznie te listy, słuchajcie, no smakują jak pieczony kurczak. Widziałem filmiki, niektórzy to nawet, słuchajcie, tak obgryzają od razu, sru i poszło. Natomiast o, zobaczcie, sobie nawet pozrywam, żeby nie było, że oszukuję. On można sobie, słuchajcie, normalnie zaparzać jako herbatkę, także no. Kupujecie herbaty po sklepach i tak dalej, a nie wiecie co rośnie na łonie natury. Też pamiętacie, że wybieracie te drzewa, które rosną z daleka od domów, wiadomo, że i z dala od fabryk przede wszystkim, bo potem wiadomo, że drzewa wszystko na siebie przyjmują. No i też, żeby jakichś robaczków tu nie było, prawda? No zobaczcie, cyk. No żeby nie było, że o. Ach, ta burza nam się przeszkadza, także żeby nie było, że oszukuję Was. Zobaczcie. Autentycznie, słuchajcie, jak pieczony kurczak. Tylko mówię, najlepiej wykorzystywać te najmłodsze liście. Nawet dobre. Dobra, słuchajcie, miał być jeszcze temat, no, na temat mniszka lekarskiego. Pokażę Wam, jak robić syrop i tak dalej. Tylko tu akurat sobie nazbieram jeszcze więcej tych oto
mniszków lekarskich, prawda, też cudowny, słuchajcie, syrop z tego idzie robić taki, przede wszystkim przy pomocy, no przy bólu gardła, czy tam, prawda, no, przeziębieniu, jak to, prawda, woli. Także mówię, jeszcze raz, można sobie pozbierać, słuchajcie, mnóstwo tych listków z brzozy i sobie zaparzyć, jak mówię, napary czy herbata, i naprawdę będzie to zdrowsze od tego, co jest, prawda, sprzedawane gdzieś tam w aptekach i tak dalej. No, oczywiście to nie znaczy, że no, też nie jest dobre, prawda, tylko mówię, swoje to swoje, prawda, tak jak swojskie mięso, mleko, masło i tak dalej. Dobra, słuchajcie, kończę, także trzymajcie się i do zobaczenia. Nawet no, żołnierze, którzy walczyli na różnych frontach, też używali właśnie takich, no, różnych, prawda, specyfików. Też przede wszystkim dużo, prawda, żołnierzy, no, musiało się nauczyć, prawda, szkoły przetrwania i sobie radzenia w terenie, co i jak, prawda, można użyć, do czego, do jakiego celu. No niekiedy, słuchajcie, gdy przychodził front, prawda, no nie było nieraz jedzenia, to po prostu, no, pożywienia, to słuchajcie, to jak macie las, to było wszystko poobgryzane, po prostu żołnierze z głodu obgryzali wszystko. Wiadomo, że to były ciężkie, trudne czasy. Po prostu wykorzystywali, co się dało. Mówię, niekiedy to, słuchajcie, no mówię, brzoza, co sobie wyobraźcie, dobyła, no, goła do samej łodygi praktycznie. Wszystko było wyjedzone do zera. Czytałem właśnie takie wspomnienia żołnierzy polskich i tak dalej, różnych, niemieckich i tak dalej, że po prostu, no. Wszystko, słuchajcie, co się nadawało do jedzenia, to było po prostu, no, przerabiane. I tak dalej, i tak dalej. No nawet, słuchajcie, no, akurat niemieccy żołnierze to już w Stalingradzie, ale oni to już tam, już nawet, słuchajcie, na swoje paski od spodni, czy tak zwane troki, bo wiadomo, to było wszystko wykonane ze skóry. Także to było, słuchajcie, wszystko gotowane tak długo, aż było miękkie po prostu i nadawało się do zjedzenia. Prawda, człowiek głodny potrafi wszystko zrobić, żeby tylko kiszkę, jak to się mówi, napełnić. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia. Słuchajcie, taki już drugi praktyczny materiał, ale tym razem z domu, na temat właściwości leczniczych liści z brzozy. No, charakterystyczna brzoza, wiadomo, biała kora i tak dalej, także tu nie ma co tłumaczyć. No, zastosowanie to jest takie tutaj na marginesie, no, zioło moczopędne, kamica nerkowa, zapalenie pęcherza moczowego i sewki moczowej, osłabienia, reumatyzm, nadmierna potliwość, wzmocnienie włosów. Także mówię, bardzo mało osób już praktycznie wie o tym. Niestety ludzie pozapominali, że coś takiego jeszcze jest. No, zastosowanie brzozy. Oprócz właściwości leczniczych, brzoza jest wykorzystywana w przemyśle papierniczym, drzewnym i do produkcji węgla drzewnego. Także tu nie ma co prawda. Jest surowcem w przemyśle kosmetycznym, spożywczym i farmaceutycznym. Także tu też zobaczę, trzeba to zaznaczyć. Substancje lecznicze. Liść brzozy zawiera flawonoidy, garbniki, trójte terpeny, butelinę, olejek eteryczny, kwas askorbinowy. Właściwości lecznicze liści brzozy. No i teraz słuchajcie, bo się tutaj zaczyna ciekawy materiał taki robić. Surowcem leczniczym są przede wszystkim liście, ale również guz brzozy i sok z pnia i gałęzi brzozy. Liście brzozy mają działanie moczopędne, napotne, przeciwreumatyczne, poprawiają przemianę materii, działają odtruwająco na układ krwionośny. Wyciąg z liści brzozy stosuje się przy przewlekłych infekcjach dróg moczowych. Świeży sok z liści zebranych w okresie wiosennym pobudza przesączenie w kłębkach nerkowych i zwiększa wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii. Poprawia zdolność filtracji nerek, pobudza wydalanie moczu i wypłukuje piasek. Zobaczcie. Zapobiegając tworzeniu się kamieni moczowych. Liście brzozy stosuje się również w niektórych chorobach skóry, np. łuszczycy, łojotoku, mają zastosowanie także w pielęgnacji włosów. Tu trzeba też, słuchajcie, zaznaczyć, że po prostu, no, robi się jak kąpiele, no, bardzo dobrze włosy na to reagują, przede wszystkim, bo jest to środek naturalny, zero chemii. Kora wraz z guzem ma właściwości lecznicze wielu chorób, no to już to przemawialiśmy, w tym nowotworowych. W aptekach możemy zobaczyć się w różne mieszanki, no, w skład których wchodzą liście brzozy. Właśnie tak zobaczy, właśnie, to nie to, że
tu gadam jakieś pierdoły, ale też nawet w aptekach możecie znaleźć różne, prawda, preparaty i tak dalej, które są wykorzystywane z liści brzozy. No, zbiór i suszenie to wiadomo, że to tutaj nie ma co. To tutaj, prawda, dużo mówić, ale suszyć, prawda, możemy sobie na przykład, o, tak jak tutaj, proszę, proszę bardzo, na tacce, mówię, to są te młode pędy, co ja mówię, nie pędy, tylko liście młode brzozy. Także zobaczcie, to jest, no, sama natura, jakby nie było, samo zdrowie. Także widzicie, miał być taki materiał. Jeszcze będzie drugi materiał na temat, no, yerby, yerba mate. Też, słuchajcie, super, no super, jakby nie było. Nie wiem, jak to można nazwać, no. Jest to ogólnie ostrokrzep paragwajski. No nawet cejrowski to piję na niektórych odcinkach. Słuchajcie, ja to może piję trzeci dzień, ale mogę wam, no, przysiąc, że jest o 100 razy lepszy od kawy, od tych wszystkich napojów energetycznych, tej całej chemii. Już to przerabiałem na swój sposób, bo testowałem to w różnych, można powiedzieć, formach. I rano po przebudzeniu się i tak dalej, i tak dalej. No i muszę przyznać, że naprawdę no robi efekt. Ale też na ten temat będziemy rozmawiać. Bo to jest, prawda, odcinek głównie przeznaczony typowo dla liści brzozy. No tutaj to już więcej raczej nic, no nic się nie trafi, no ale materiał jak najbardziej przydatny. Polecam. Oczywiście wszystko w miarę rozsądku, prawda? Nie na każdego, prawda, no zioła działają. Akurat na mnie działają jak najbardziej. No, pozytywnie, jak to się mówi. Tym bardziej wiadomo, że fajnie sobie tak czasami na przykład przepłukać piasek i tak dalej. W ogóle wyczyścić, no, te wszystkie nasze nerki i tak dalej. No i wzmacnia też naszą odporność, no. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia.